Gazeta Wyborcza, na pierwszej stronie, prezydent lepszy, gazeta wie, kto wygrał wybory, gratuluję, kto wygrał debatę, kto wygrał wybory, gazeta jeszcze nie wie, w każdym razie wybory, które będą pojutrze, mają jeszcze wynik nieznany. No ale debata już tak, udało się zrobić sondaż, Komorowski zdaniem 42% respondentów wygrał tę debatę, a Duda zdaniem 31%. 19% uważa, że jest, że wyszło na remis. Kto z Państwa oglądał, na pewno ma własne zdanie. Ja mam wrażenie, że prezydent wygrał, ale nie tak zdecydowanie jak pierwszą debatę. Chociaż wszystkie te słabości Andrzeja Dudy, które w pierwszej debacie były widoczne, teraz też były widoczne. Może Komorowski był trochę mniej ekspansywny i nie wiem, czy to dobrze, bo chyba troszkę przez to stracił na sile perswazyjnej. I myślę, że za wcześnie czasem kończył swoje wypowiedzi. Na przykład ta mocna kwestia dotycząca gwałtownego przyrostu liczby osób pobierających minimalną płacę w Polsce, którą podniósł Duda. I słusznie, bo oczywiście jest źle, kiedy dużo osób pobiera minimalną płacę. Prezydent słusznie odpowiedział, że minimalna płaca bardzo w Polsce w ostatnich latach wzrosła, jakieś 80 czy 90%, ale zapomniał powiedzieć puentę. Taką mianowicie, że płaca minimalna wzrosła dużo szybciej niż płace realne, co jest tematem do przemyślenia dla zwolenników podnoszenia płacy minimalnej. Jak ją mianowicie podnosić, żeby płace realnie rosły, a nie tylko, żeby, jak to się zdarzyło tym razem, rosła grupa osób pobierających płacę minimalną. Po prostu norma prawna przegoniła zmiany zachodzące w realnej gospodarce i to pewnie trzeba dobrze przemyśleć strategię realnego podnoszenia płac, co w Polsce jest konieczne. Gazeta Wyborcza też publikuje dziś tak zwany endorsement, można powiedzieć poparcie swoje, swój wybór wybiera Komorowskiego. Wygrana Dudy zwiększa szansę PiS na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych. Otworzy to drogę do urbanizacji Polski. Kierując się naszymi wartościami, uważamy, że wobec wyboru między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim to obecny prezydent zasługuje na poparcie wyborczej.